Trenerze, wysokie, przekonywujące, w dobrym stylu odniesione zwycięstwo nad Rudzką Gwiazdą. No tak, dokładnie. No, wysokie zwycięstwo było nam potrzebne, bo gdzieś ostatnio żeśmy się zacięli, jeśli chodzi o skuteczność, więc tych bramek potrzebowaliśmy. No, cieszę się, że drużyna się odblokowała i te bramki się padły. Wiele fajnych akcji, zaangażowanie w defensywie, więc może nie same plusy, ale większość plusów i trzeba być z tego meczu zadowolonym. Ale niektórzy spośród rekordzistów, jeśli chodzi o dyspozycję strzelecką, nadal zakorkowani niczym butelki szampana. No tak, nie można mieć wszystkiego. Myślę, że każdy w swoim czasie się odblokuje i gdzieś ta drużyna będzie się uzupełniała, tak jak to było do tej pory. Ale na pewno możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i myśleć już o następnych meczach. No właśnie, kończy się tryptyk konfrontacji z Beniaminkami. Przed wami wyjazd do Lubawy. No tak, no jeszcze jeden Beniaminek przed nami. Myślę, że nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że tam jest to ciężki teren, ale jestem po tym meczu, jestem optymistycznie tego nastawiony i myślę, że potwierdzimy w Lubawie tą naszą dzisiejszą formę. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Czołowy bombardier Rudzkiej Gwiazdy, Kamil Kmiecik. No dzisiaj nie było zdane postrzelać w kierunku bielskiej bramki zanadto. No nie było. Mieliśmy 5-6 sytuacji w samym meczu, takich klarownych. No i mogło się inaczej to potoczyć, jakbyśmy strzelili te dwie na początku. Mieliśmy do Pustaka jedną, ja miałem jeden strzał. No i tak to wygląda. No. Przegrywamy 9-1. Sroga lekcja od mistrzów Polski. No tak. No widać po chłopakach, że dużo trenują. Na pewno to nie jest amatorka. I no my będziemy cały czas walczyć. I jak rozumiem, ciłać punkty. Oczywiście, ale nie zapowiada się to za łatwo. Ale jest nadzieja w kolejnych konfrontacjach. No tak, no jakbyśmy nie było nadziei, to byśmy nie grali w piłkę. No. Trzeba walczyć, pokazać charakter ludzki. No i to jest najważniejsze. Dzięki wielkie. Szkoleniowiec Gwiazdy Ruda Śląska, Łukasz Kujawa. No bolesna lekcja dziś od rekordzistów. Tak, zdecydowanie tak. Widać było gołym okiem, że to jest walka głównego kandydata do mistrza Polski z zespołem, który do końca będzie walczył o utrzymanie. Wydaje mi się, że mieliśmy dobre fragmenty. Jest nad czym pracować, bo tak jak powiedziałem, parę tych elementów było dobrych. Na pewno widać progres w stosunku do tego, co widzieliśmy w meczu z Piastem. No właśnie, jeśli spojrzeć na to spotkanie z ludzkiej perspektywy i szukać pozytywów, to głównie w jakich elementach? No, teraz na gorąco jest trudno to powiedzieć, bo przegraliśmy 9-1, więc dobrze dzisiaj funkcjonowała gra na pewno z Olkiem. Stwarzaliśmy sobie przewagę w tej kwestii. Dużo dobrej pracy w obronie. Widać, że praca w niskim pressingu służyła nam, bo Bielsko męczyło się, żeby nam te bramki strzelić, później się ten worek rozwiązał, no i skończyło się, jak się skończyło. Niemniej, mimo 9 wpuszczonych goli, bohaterem Gwiazdy Aleksander Waszko. Tak jak pan powiedział. Pierwsza część meczu przesiedziana na ławce, w drugiej wejście i gra na całym dystansie 20 minut. Dobra gra, podkreślmy, Tomasza Gąsiora i jego równie młodych kolegów. No tak, cieszę się bardzo, że trener dał nam szansę w drugiej połowie. Graliśmy młodą czwórką, ale myślę, że wyglądało to bardzo dobrze. No i efektowna bramka. Cieszę bardzo, naprawdę. Czekałem na nią bardzo długo. Jak długo? Od zeszłego sezonu. W zeszłym sezonie były 3 gole. W tym sezonie liczę na troszkę więcej, no ale zobaczymy, jak będzie. Od czegoś trzeba zacząć. Tak jak mówiłem, zobaczymy, jak będzie. Liczę na to, że będzie coraz lepiej. Przede wszystkim zacząć trzeba od częstszego przebywania na parkiecie. Bardzo na to liczę, ale niestety rywale są coraz mocniejsi i też, tak jak widać po wynikach, coraz ciężej nam wygrywać z taką jakby łatwością. A przy tym wasza kadra po powrocie do zdrowia, między innymi Łukasza Wiela, coraz szersza. No też racja, ale tak jak mówię, walczymy i nie damy się wygrać tak łatwo starszym.